Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj wróżba codzienna. Trzeba zacząć dzień od dobrej wróżby i miejmy nadzieję, że to taka będzie. Choć zawsze mówię to, co jest w kartach. Jeżeli wychodzą gorsze karty, też się mówię, że życie nie polega na samych radościach. Czasem są smutki, czasem jest płacz, ale ważne, żeby myśleć głównie o tych radosnych rzeczach, bo no, więcej radości jest chyba w naszym życiu, prawda? Karty już są dobrze wyrysowane, myślałem o Was. To co? Przekładamy lewą ręką na trzy kubki, ok. I zaczynamy codzienny układ. Czyli praca, pieniądze, zdrowie i miłość, to co jest najważniejsze i to, co nas czeka. Dobry dzień na finanse. Jest tutaj rycerz monet, czyli to jest facet, który ma finanse, który jest pełen działania, myśli o finansach. Ogólnie to przedstawia taki moment, kiedy my jesteśmy pełni takiej dobrej nadziei, jeśli chodzi o działania finansowe, jakieś materialne. Idziemy do przodu, nic nie jest w stanie nas zatrzymać, więc możemy robić zakupy, możemy robić plany finansowe. Jest to wszystko związane też tutaj z giermek buław, czyli z taką radością, z radością wydawania, z radością cieszenia się z życia, może z zrobieniem komuś jakiegoś głupiego kawału, ale jest to wszystko takie właśnie bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o pracę, jest tutaj królowa buław, czyli to jest taka aktywność, działanie, kobieta w działaniu, kobieta, która dużo może, która ma dużo energii, która ma siłę do działania, do pracy, do aktywności. W ogóle buławy są takie pełne ognia. Jeśli chodzi o finanse, całkiem fajnie, to jest dwójka monet, czyli jakiś wspólny biznes, jakieś pomyślenie o tym, jeżeli mamy wydawać pieniądze, to zawsze się z kimś konsultujmy, nie róbmy niczego samodzielnie, bo tutaj ta karta mówi o tym, że we dwójkę jest łatwiej podjąć jakieś takie racjonalne decyzje, czy z partnerem związku, czy skonsultować się z kimś nam bliskim, jeśli chodzi o jakieś takie sprawy materialne. Jeśli chodzi o zdrowie, jest tutaj wisielec, czyli jakby takie odcięcie się od świata, jakby taka potrzeba samodzielnego pobycia ze sobą, może odcięcia się troszeczkę właśnie od świata, uspokojenia się. Jeśli chodzi o miłość, jakieś zmiany. Nie wszyscy lubią tą kartę, niektórzy się jej boją, ale śmierć oznacza też często nowy początek, nowe możliwości. Coś się kończy nowe, coś się kończy, coś się zaczyna. I to jest taka karta, która daje nam takie nowe możliwości. Trzeba coś zacząć od nowa. Nawet będąc 20 lat w związku, można zacząć znowu pójść na randkę, na przykład. To jest taka karta, która mówi o tym, że coś nowego może się nam zdarzyć i to jest z tym pozytywnego. No, ma też negatywne znaczenie, ale trzymajmy się tych rzeczy, które są najważniejsze. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.